Leszek Malec. Kłaniam się. Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj przy okazji przygotowań do premiery kolejnej powieści, której będą państwo mogli słuchać w Radiu Opole. Leszka Malca państwo znają też, nie tylko z desek Teatru imienia Jana Kochanowskiego, ale też z różnego rodzaju opowieści literackich, które pojawiały się w przeszłości w Radiu Opole. Lubi pan taką rolę lektora opowiadającego historie, które ktoś wymyślił, a pan ma je zajmująco opowiedzieć? Krótko czy długo? A długo, oczywiście, nie śpieszy nam się. Krótko lubię, długo, no pewnie, że tak. Radio jest jedną z moich ulubionych... jednym z ulubionych miejsc pracy. Lubię przychodzić do radia, lubię czytać, lubię bawić się w różne formy związane z radiem i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To jest bardzo przyjemna sprawa. Ale na scenie ma pan do dyspozycji również własne ciało. W radiu ma pan tylko głos, którym musi pan zaczarować słuchacza. To chyba trudniejsze zadanie. A używam też i ciała w radio. Macham. Tylko państwo tego nie widzą. Tak, ale głos o tyle fajnie, że z głosem jest taka sprawa, że przypominam sobie swoje pierwsze zajęcia w szkole teatralnej na 4. roku. Mieliśmy taki przedmiot radio, chodziliśmy do radia. Zajęcia odbywały się w Radio Wrocław, jako że kończyłem szkołę teatralną we Wrocławiu. I na pierwszych zajęciach podeszła do mnie osoba, która zajmowała się tym przedmiotem i powiedziała: pan, i do koleżanki, i pani, to są głosy radiowe. Na co zapytaliśmy się, a na czym to polega? Na co ona powiedziała: bo państwo macie taką barwę w głosie, w której można odczytać i radość, i smutek, i śmiech, i wszystko inne, a to jest dar. Mhm. Także osoby pracujące w radio posiadają dar. Mhm. No ale ten sam dar czasami nie wystarczy. To tutaj przydaje się też wieloletnie doświadczenie, bo to jest również kwestia interpretacji tekstu. Trzeba wiedzieć, w którym momencie postawić akcent w tej opowieści, gdzie zawiesić głos, gdzie przyspieszyć, gdzie zwolnić. Ja stawiam akcent, przyspieszam, zwalniam, a z reżyserki słyszy: co ty tam kombinujesz? No co? Prosto. No, oczywiście prosto. To ta ma swoje zalety, ale też z drugiej strony nie można przesadzić. Ta opowieść, którą państwu zaprezentujemy w lipcu w Radiu Opole, to jest opowieść oparta o fakty. Mhm. Czyli taki gatunek powieści historycznej, który ma swoich fanów i cieszy się sporą popularnością, o czym świadczą chociażby pozycje tego rodzaju książek na różnego rodzaju listach przebojów. Pan lubi powieść historyczną jako czytelnik, nie tylko jako aktor? Lubię. Lubię, to jest rzecz, która jest wciągająca, to znaczy coś, co oparte jest na faktach, coś, co wzięte jest z życia, coś, to jest inny sposób przekazywania historii, wciągający, można też czasami podbarwić ją, co dla słuchacza jest bardzo ważne, bo niektórzy, no powiedzmy sobie szczerze, większość osób w szkole po lekcjach historii wychodzi znudzona i mówi sobie: Matko Boska, co to było? A ten sposób przekazywania wiedzy jest na tyle interesujący, że słuchacze, no oczywiście są osoby, które dalej będą twierdzić, że nie, ale są osoby, które mówią: o, to jest interesujące. No, taka powieść w odcinkach, uczenie historii w odcinkach wciąga. Pokazuje różne perypetie, jakie człowiek przeżywa na świecie i w czasie swojego życia, i związane z tym historie oplatające te życie są tym bardziej interesujące i wciągające. No tutaj opowiadamy historię ogromnego skarbu, który trzeba było wywieźć z Polski, bo zaczęła się wojna, no i było wielu chętnych do tego, by położyć na nim rękę. O, na pewno. Taka presja czasu zmuszająca do nieustającej ucieczki. Oczywiście tej całej historii nie jesteśmy w stanie opowiedzieć w kilkunastu odcinkach, bo to też i ma być zachęta do tego, by sięgnąć po całą książkę. Natomiast znał pan tę historię? Słyszał nie, pan właśnie o tym nie. wcześniej? Przyznam się, że historię jako taką słyszałem. O brawurowej ucieczce polskiego złota, w cudzym słowie, z Polski do właśnie... Znaczy, przez pół świata można przez pół świata.
świata. Ja cały czas w swojej pamięci miałem świadomość, że złoto, polskie złoto było tylko w Nowym Jorku i w Wielkiej Brytanii. W ogóle nie wiedziałem, że było jeszcze w Kanadzie. Mhm. I jakoś tak dopiero czytając i zapoznając się z treścią tej historii, dochodziły do mnie różne interesujące fakty z tym związane. Droga, którą przebyło to złoto. I ilość lat, które te złoto przeleżało w Afryce. To jest nieprawdopodobne. To jest bardzo wciągające i interesujące. No i zawsze te sztaby złota przemawiają zawsze do wyobraźni, prawda? Bo no, to tak się kojarzą z jakimś ogromnym letnim również skarbem i przygodą. Ale wspomniał pan o czytaniu w odcinkach. Tak. A nie tęskni pan jako aktor do takiego złotego okresu w historii rozwoju radia, gdy właśnie aktorzy na żywo czytali powieści? Myśli pan, że dzisiaj to byłoby w stanie zainteresować słuchaczy, gdy... Czy... Pan chce wywołać u mnie łzy? Tak, tęsknię. Pewnie, że tęsknię. Może nawzajem się zainspirujemy. Bardzo tęsknię. Ja swego czasu pamiętam, że nagrywaliśmy mnóstwo różnych audycji radiowych związanych z powieściami. Robiliśmy teatr radiowy. Oczekuję, że przyjdą te złote czasy z powrotem, że radio, które jest nośnikiem, no powiedzmy sobie szczerze, trochę takim do podróży, wrócimy do tego, że będziemy nagrywać znowu jakąś powieść, znowu jakąś fajną książkę, znowu jakiś teatr radiowy. Na żywo na przykład, bo przypomnijmy, że ledwie kilkanaście dni temu państwo mieli okazję słuchać na antenie Radia Opole czytania na żywo Kordiana, w którym brał pan udział. Chwała za to radiu, że coś takiego dopuszcza w czasie trwania festiwalu, że istnieje możliwość właśnie przekazania takiej formy klasyki polskiej. To takie trochę właśnie odwołanie do tej historii radia, prawda? Początków radia. Zdecydowanie tak. Na żywo to też wyzwanie, bo przecież nie, wiem, państwo, nie da się wyczyścić błędów, wyciąć. No, no pewnie, pewnie, że nie. Bo państwo pewnie pamiętają, albo może nie pamiętają historię radia w latach międzywojennych. Ta historia radia międzywojennego szczególnie była rozwinięta, jeśli chodzi o takie promowanie różnych takich historyjek w Stanach Zjednoczonych. Słynne lądowanie Marsjan Orwella po prostu wywołała taką, a nie inną panikę w Stanach Zjednoczonych. No teraz pewnie już takiego czegoś by nie było. Niemniej... Może warto spróbować. Może warto spróbować i pokusić się o coś takiego, żeby znaleźć jakąś metodę, żeby ludzi, słuchaczy wzruszyć, nakłonić do tego, żeby częściej odkręcali pokrętło radiowe, czy też w internecie, czy w komputerze włączali rozgłośnie radiowe. Tak, bo to też znak czasu, że nie tylko odbiornik radiowy, ale też i smartfon, czy komputer. Dokładnie tak. Zapraszamy państwa na Złotą Epopeję. Leszek Malec, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na Epopeję Złota. Złota Epopeja, powieść Agnieszki Lewandowskiej-Konkol w Radiu Opole.